Witam serdecznie w kolejnym odcinku. Po tych upałach mamy chłodniejszy dzień, więc zrobimy ozonowanie klimy w Maździe. Nie robimy tego na upale. Temperatura na zewnątrz powinna wynosić maksymalnie 20 stopni, podobno w trakcie ozonowania. Teraz jest 19 stopni, więc idealnie. Wyciągamy stary filtr. Taka sytuacja. No jest brudny. Masę syfu, kurzu w środku, wow. Normalnie kamera tego nie oddaje, ale oprócz tych liści normalnie jest taki nalot pyłu. No dobrze, moi drodzy, i teraz w Maździe jest pewien problem, mianowicie ten wylot normalnie jest zamknięty częścią filtra. W wielu autach jest klapka i teraz nie ma jak tego zamknąć. A nie będę wsadzał brudnego filtra podczas ozonowania. No chyba, że wsadzę nowy filtr. Albo to po prostu jakoś zakleję. No dobra, zakleiłem ten otwór mocną taśmą. Pobawiłem się tutaj chwilę. Chciałem popatrzeć, jak w ogóle działa ten klimatronik, zamykanie tych klapek i tak dalej. Zmieniam teraz obieg. Mocno siedzi. Bo tak chwilę testowałem, żeby czasem ją nie wciągnęło. No nic. Obieg na pewno będzie zamknięty. To jest rzecz pewna. Odwieczne kontrowersje, czy klimatyzacja ma być włączona, czy wyłączona. Większość osób twierdzi, że włączona. Ja tak naprawdę, jak nieraz wam mówię, robię i tak, i tak. Mam swój ozonator, no to czemu nie? Także najpierw puścimy 20 minut na włączonej klimatyzacji. Także obieg zamknięty. Ozonator można dać tutaj na dywanik. No i przy zamkniętym obiegu on zasysa powietrze prawdopodobnie od dołu. Dlatego dobrze jest ozonator dać tutaj na podłogę. W związku z tym nie puszczamy nadmuchu na podłogę, tylko gdziekolwiek, gdzie indziej. Słyszałem, że dobrze jest wybrać twarz. Więc obieg zamknięty, puszczę tu na twarz. To ma iść powoli, także nie dajemy dmuchawę na maksa, tylko na takie minimum. Co on mi tam pipka? Wyczuł ruch poprzeczny, jechał samochód ulicą, mimo że ogrodzenie zamknięte, brama zamknięta. Ciekawa sprawa. Dobra, jeszcze raz, dam taki minimum. Może na dwójeczkę. Ok. Tu mi dmucha, tu zamknięte. Także wsadzę tutaj ozonator. No dobrze, chyba wszystko przygotowane, czyli jeszcze raz obieg zamknięty, dmuchawa tak na minimum, obieg na twarz, klima będzie włączona, palimy furę. Klimatyzację włączamy, szybki zamknięte, 20 minut. Start. Idzie to czy nie? Idzie. Już czuję ozon, dobra. Jest 20? Jest. Dwadzieścia minut. I powoli mija 20 minut. Wyłączę teraz to wszystko. Ozonator podobno sobie powinien dychnąć 20 minut, więc po 20 minutach z powrotem włączę już bez klimy, bez silnika. Uwaga, ozonu nie wdychamy.
wyłączony i teraz jakoś szybko muszę wyłączyć silnik, żeby tego nie wdychać. A w międzyczasie podłączymy sobie akumulator pod prostownik, no bo potem 20 minut będzie włączony zapłon, muchawa i tak dalej. Po co drenować akumulator? Prostownik podłączony tutaj pod plusa, tutaj pod nadwozie. No i ruszył 8 amperów, czyli rusza pełną mocą. I mamy 18.39, tu się cały czas ładuje. Ile mamy tych amperków? 2,5. No to włączamy. Czyli wszystko to samo, tylko bez klimy. Taśma siedzi. 20 minut. Tu zostały jeszcze 3 minuty, natomiast ładowarka cały czas ciśnie 8 amperów, kiedy jest włączony zapłon. I koniec czasu. Wietrzymy, żeby tego nie wdychać. Zapłon wyłączymy. Co zrobi ładowarka? Cały czas 8 amperów. No i wkładamy nowy filtr. Patrzymy na kierunek przepływu. Na filtrach jest to zawsze opisane. Airflow, czyli musimy wsadzić tak, ponieważ kierunek jest zawsze tutaj od góry w dół. Wkładamy schowek tutaj na zawiasy, nakładamy. I tyle. Dzięki. Trzymajcie się.